skąd mieć więcej pieniędzy, jak budować źródła dodatkowego dochodu, w którym kierunku warto się udać, aby mieć więcej gotówki, jest wiele pytań, które zadają sobie osoby chcące zarabiać więcej pieniędzy. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się tematowi budowania różnych dodatkowych źródeł dochodu, a także pomówimy sobie o pieniądzach. Pokażę Wam również aż 6 bardzo ciekawych pomysłów na zbudowanie swojego pierwszego dodatkowego źródła dochodu. Jeżeli więc chcesz zarabiać więcej, interesujesz się pieniędzmi lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Zarabianie pieniędzy jest tematem bardzo szerokim. Dziś jednak chciałbym pomówić z Wami o dodatkowych źródłach zarobku. Tak się składa, że znakomita większość z nas ma jedno podstawowe źródło dochodu, którym jest najczęściej praca na etacie, bądź też własny biznes. Niestety, tego typu stan rzeczy jest ekstremalnie niebezpieczny, ponieważ gdy z jakichkolwiek przyczyn losowych stracimy nasz jedyny dochód, nasze finanse się załamują. Pół biedy, kiedy posiadamy jakąś poduszkę finansową, która pozwoli nam na stanięcie na nogi i znalezienie nowej pracy. Statystyki jednak w tej materii są bezlitosne i pokazują, że w Polsce co trzeci Polak nie ma oszczędności, które wystarczyłyby mu na przetrwanie trudnego okresu. Dlatego tak ważnym jest, aby po pierwsze uświadomić sobie, jak wielkim zagrożeniem jest posiadanie tylko jednego źródła dochodu, po drugie, rozpoczęcie budowy dodatkowych źródeł pieniędzy, które zabezpieczą naszą przyszłość. Budowanie dodatkowych źródeł dochodu nie jest wcale trudne i każdy może takowe mieć. Wystarczy chęć do pracy i otwarty umysł, aby zbudować własne drzewka, które będą dostarczać nam pieniądze. Dodatkowy dochód możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym są wszelkie źródła dochodu, które wymagają od nas stałego poświęcania naszego czasu na to, aby zarabiać pieniądze. Do tego grona zaliczymy wszystkie dodatkowe zajęcia, takie jak drugi etat, wykonywanie usług czy sprzedaż dóbr. Słowem wszystko, co angażuje nasz czas. Drugim typem dochodu jest dochód, który angażuje nasz czas tylko raz, po to, aby następnie dostarczać nam pieniądze, niezależnie od tego, czy pracujemy, czy też nie. I w dzisiejszym wideo chciałbym skupić się właśnie na tej grupie. Nie zrozumcie mnie źle, pierwszy typ dodatkowego dochodu jest jak najbardziej ok. Ma on jednak pewne minusy. Dla przykładu, kiedy Waszym źródłem dodatkowego dochodu byłyby na przykład prace ogrodnicze, które wykonywalibyście po Waszej głównej pracy, zbudowalibyście dodatkowe źródło dochodu, które dostarczałoby Wam pieniądze. W przypadku, kiedy zostalibyście zwolnieni z pracy, macie w zanadrzu jakąś alternatywę i jest to jak najbardziej na plus. Kiedy jednak w tej samej sytuacji złamalibyście na przykład nogę, nie moglibyście wykonywać żadnego dodatkowego zajęcia. Dlatego ja osobiście jestem wielkim fanem tworzenia źródeł dodatkowego dochodu, które są niezależne od tego, czy pracujemy, czy też nie. Tego typu źródła dochodu są nieco trudniejsze do stworzenia i potrzeba nieco więcej zaangażowania, aby posiąść tego typu strumień dochodu, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Wszak gdyby tworzenie dodatkowych źródeł dochodu było łatwe, każdy z nas już dawno byłby milionerem. Postanowiłem więc, że przedstawię Wam listę źródeł dochodu, które ja osobiście buduję dla siebie lub takich, które uważam, że są warte uwagi. Przejdźmy teraz do samej listy. Pierwszym źródłem dodatkowego dochodu, które może zbudować każdy, a które nie wymaga od nas inwestycji czasu, jest lokata bankowa. Pomimo, że na chwilę obecną lokaty bankowe przynoszą stratę, ponieważ inflacja jest znacznie wyższa niż ich oprocentowanie, uważam, że warto wziąć je na tapetę, ponieważ każdy może takową lokatę sobie założyć. Jeżeli macie wolne środki, możecie je sobie wrzucić na lokatę i czerpać zyski z oprocentowania, jakie oferuje. Lokaty oferują już 7% oprocentowania, więc jest to pewien pomysł na stworzenie sobie dodatkowego źródła dochodu. Ja oczywiście modyfikuję nieco tą strategię i lokuję moje środki na giełdzie kryptowalut Binance, gdzie po pierwsze mam większe oprocentowanie, które wynosi 10%, po drugie jest to oprocentowanie w skali jednego dnia, w związku z tym codziennie odsetki doliczane są do podstawy lokaty, po trzecie mam ekspozycję na dolara amerykańskiego, ponieważ lokaty te nominowane są w kryptowalutach wymienialnych 1 do 1 z dolarem.
tym miejscu oczywiście zachęcam Was nie tyle do inwestowania, tak jak ja, ale do zapoznania się z samą giełdą kryptowalut i tym tematem, ponieważ uważam, że w przyszłych latach ten właśnie rodzaj inwestycji może przynieść największe zwroty. Dlatego warto już dziś zainteresować się tematem. Link do darmowej rejestracji na giełdzie Binance znajdziecie pod tym wideo. Drugim pomysłem na stworzenie dodatkowego dochodu, który jest w pełni pasywny, są programy partnerskie, które możemy promować w sieci. Za każdym razem, kiedy znajdziemy klienta dla naszego reklamodawcy, zarabiamy określony procent od sprzedaży. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Na platformie MyLead, która jest jednym z największych serwisów skupiających reklamodawców, możemy znaleźć setki różnych ofert produktów i usług, które możemy reklamować. Ja na potrzeby tego wideo wybrałem sobie kampanię Ale Rabat, która jest swoją drogą bardzo fajną wtyczką wyszukującą wszelkie dostępne rabaty, kiedy robimy zakupy w sieci. Wystarczy ją zainstalować i sprawdzać, czy nie możemy kupić danej rzeczy z kodem rabatowym. Za każdym razem, kiedy znajdą osobę, która chciałaby zainstalować sobie taką wtyczkę z mojego linku partnerskiego, zarabiam 3,54 zł za polecenie. Wydaje się to niewiele, ale pomyślcie chwilę, ilu z Waszych znajomych chciałoby zainstalować sobie taką wtyczkę i kupować taniej w sieci? Myślę, że sporo. Za 100 osób, którym polecilibyśmy tą wtyczkę, zarobilibyśmy około 350 zł, a to jest już całkiem fajny dochód pasywny. Posiadając czy to blog, czy kanał na YouTubie, moglibyście od czasu do czasu informować swoich widzów o możliwości zainstalowania takiej wtyczki, zarabiając przy tym pieniądze. Ja oczywiście w tym miejscu również zachęcam Was do zainstalowania sobie tej wtyczki, link do jej pobrania znajdziecie pod tym wideo. Trzecim pomysłem na dodatkowy dochód jest blog, kanał na YouTubie lub inne medium społecznościowe. Żyjemy w czasach, w których coraz więcej osób spędza więcej swojego wolnego czasu w sieci niż w realnym świecie. Rozwój social mediów jest ogromną szansą dla każdego, kto chce zaistnieć w tym świecie. Oczywiście daje to ogromne możliwości zarobkowe. Prowadząc, czy to blog, czy kanał na YouTubie, możecie zarabiać na wiele różnych sposobów, a pierwszym są oczywiście płatne reklamy wyświetlane w trakcie Waszych wideo. Zobaczcie. Moje wideo, które opublikowałem w grudniu 2021 roku, zarobiło dla mnie prawie 3800 zł. Od momentu opublikowania tego materiału nie robiłem nic w temacie tego wpisu, a mimo to codziennie ten materiał przynosi mi dodatkowy dochód. Dlatego tak gorąco zachęcam Was do zakładania i prowadzenia własnych kanałów na YouTubie czy też blogów. Jeżeli chcielibyście zarabiać w podobny sposób co ja, to na stronie zdominujyoutube.pl znajdziecie mój autorski kurs, w którym krok po kroku pokazuję, jak i Wy możecie stworzyć własny kanał na YouTubie i zarabiać na nim ciekawe pieniądze. Link do kursu znajdziecie oczywiście pod tym materiałem. Własny kurs online lub e-book. No właśnie, a może zainteresuje Was ten pomysł na dodatkowe źródło dochodu? Tworzenie własnych produktów cyfrowych jest również kapitalnym pomysłem na zbudowanie dodatkowego dochodu, który nie wymaga od nas wielkich nakładów pracy. Jeżeli pasjonujecie się jakąś dziedziną, możecie stworzyć własny kurs online i sprzedawać go za pomocą np. serwisu Udemy bez potrzeby zakładania własnej firmy. To również kapitalny pomysł na dodatkowy dochód z sieci. Oczywiście oprócz pomysłów związanych stricte z internetem możecie stworzyć źródła dodatkowego dochodu w życiu realnym. Ciekawym pomysłem na takowy dochód jest wynajem różnego rodzaju sprzętów, takich jak betoniarki, odkurzacze samochodowe, zagęszczarki, glebogryzarki, karczery, drabiny itd. Raz zakupiony sprzęt będzie zarabiał na siebie wielokrotnie, a Wy zbudujecie sobie dodatkowe źródło dochodu, które nie będzie wymagać od Was wielkiego nakładu pracy. Szóstym pomysłem na większą ilość gotówki w naszym portfelu jest wynajem nieruchomości. Wiadomo, klasycznym pomysłem jest wynajem mieszkania, ale to nie wyczerpuje całej puli pomysłów. Możecie wynająć pokój w swoim mieszkaniu, miejsce parkingowe, garaż, a nawet pole, które może posłużyć komuś za miejsce do biwakowania. Ile sytuacji, tyle pomysłów i warto nawet teoretycznie zastanowić się nad możliwością zagospodarowania swojego terenu na różne sposoby. Jak więc widzicie, budowa dodatkowych źródeł dochodu jest niezwykle ważnym elementem, który sprawia, że Wasze życie może przybrać całkiem inny obrót niż dotychczas. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość, skłoniło do myślenia i rozpoczęcia starań o budowę dodatkowych źródeł dochodu. Oczywiście ten materiał nie wyczerpuje wszystkich metod powiększania swojego portfela i jeżeli zainteresowałem Was tematem, zapraszam do innych moich materiałów.
Jak zawsze zachęcam Was również do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.